Zaledwie 2 dni pozostały do wyborów, które odbędą się w najbliższą niedzielę. Lokale wyborcze będą otwarte od godziny 7 do godziny 21. Głosować możemy w lokalu wyborczym przypisanym do naszego miejsca zamieszkania. Udając się do lokalu, musimy ze sobą zabrać dokument tożsamości ze zdjęciem. Może to być dowód osobisty, prawo jazdy, legitymacja szkolna czy studencka. 9 października wybieramy 460 posłów oraz 100 senatorów. Każdy może oddać tylko jeden głos na posła i tylko jeden na senatora. W lokalu wyborczym otrzymamy 2 karty do głosowania. Na karcie żółtej wybieramy przedstawiciela do senatu. W naszym okręgu mamy dostępnych 4 kandydatów. Aby poprawnie oddać głos, trzeba postawić X po lewej stronie nazwiska kandydata. Karta biała przeznaczona jest na głosowanie w wyborach do Sejmu. Na karcie tej należy postawić znak X po lewej stronie nazwiska wybranego kandydata. Podobnie jak w wyborach do Senatu, wybieramy tutaj jednego przedstawiciela. W przypadku postawienia znaku X na kilku kartach głos będzie nieważny. Oficjalne wyniki wyborów powinny być znane w poniedziałek. Szacowane natomiast poznamy kilka minut po zakończeniu głosowania.